Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć, streścić to, co się działo na dzisiejszej lekcji. Zaczynając od powtórzenia, to znaczy od tego ostatniego zadania z lekcji poprzedniej, która odbyła się aż 2 tygodnie temu, bo w zeszłym tygodniu zajęcia nam przepadły. No, tak wygląda to zadanie. Zosia i Krzysiek zbierają szklane kulki. Zosia miała o 20 kulek więcej od Krzyśka. A po tym, jak Krzysiek zgubił 10 kulek, Zosia ma 3 razy więcej kulek od Krzyśka. No ile kulek ma Zosia? No więc patrzymy na to z perspektywy stanu obecnego. W tej chwili Zosia ma 3 razy więcej kulek od Krzyśka, więc jeżeli liczbę kulek, którą ma Krzysiek, uznamy za jedną część, no to Zosia ma 3 takie części, bo ma 3 razy więcej kulek od Krzyśka. No, różnica w takim razie między liczbą kulek, które ma Zosia i Krzyś, to są dwie części, tak? No, a ta różnica równa się 20 kulek, bo tyle na początku, o tyle kulek na początku więcej miała Zosia i jeszcze 10 kulek, bo tyle kulek zgubił Krzysiek, czyli razem te dwie części to 20 kulek. No, jeżeli dwie części to 20 kulek, no to jedna część to 15 kulek. Zosia ma 3 razy 15, czyli 45 kulek. Krzyś ma 15 kulek, a zanim zgubił te 10 kulek, to miał ich 25. No i wywiązała się dyskusja, czy to trzeba zapisywać, bo przecież już notowaliśmy 2 tygodnie temu. No, trzeba zapisywać. Za każdym razem, kiedy zainspirowani tym, co się dzieje na lekcji, próbujecie przelać swoją myśl, sformułować swoją myśl i następnie przelać ją na papier, to rodzi się mały neuronek w waszym mózgu. I im więcej będzie tych neuronków, tym lepiej. A także one się żywią myśleniem. Więc warto za każdym razem, kiedy macie okazję pomyśleć nad czymś nieoczywistym, na przykład spojrzeć troszeczkę inaczej na to rozwiązanie, inaczej je objaśnić, to warto to zrobić. Ok? No a potem zajmowaliśmy się łamigłówkami logicznymi. No i tu mamy taką łamigłówkę. Chodzi o. Ja już się wyłączę, żeby nie zasłaniać miejsca. Chodzi o to, żeby ustalić, jak wygląda szyfr. Jaki jest szyfr do kłódki? Jeżeli wiadomo o tych ustawieniach to, co tu jest napisane. No i najprościej wystartować z czwartej informacji. Skoro żadna z cyfr nie jest prawdziwa, no to można wszystkie siódemki, trójki i ósemki wykreślić, tak? Bo żadna z nich nie jest. Coś tu się stało. Żadna z nich nie jest cyfrą z szyfru. Trójek nie ma, ale ósemek i siódemek trochę jest. Tu jest jeszcze jedna ósemka. No dobrze. Druga rzecz, która tu jest dość widoczna, jest taka, że w pierwszym panelu wiemy już, że ósemka nie jest właściwą cyfrą. Jedna cyfra jest prawdziwa i na właściwym miejscu, a w drugim panelu jedna cyfra jest prawdziwa, ale nie na swoim miejscu. No, tą prawdziwą cyfrą nie może być szóstka, bo albo jest na swoim miejscu, albo nie na swoim miejscu, a nie może być naraz na swoim i nie na swoim miejscu. A tutaj stoi w tym pierwszym i drugim panelu. Stoi na tej samej pozycji, więc szósteczki możemy wszystkie usunąć. No i widzimy, że tutaj została tylko jedna cyfra, dwójka, która jest na swoim miejscu, więc wpisujemy tutaj dwójkę. No i co dalej? Tu dwie cyfry są prawdziwe, ale nie na swoich miejscach. No, to oznacza, że
Dwójka jest cyfrą prawdziwą i nie jest na swoim miejscu, to prawda. To oznacza, że 0 jest też cyfrą prawdziwą i nie jest na swoim miejscu. W ostatnim panelu jest 0 tą prawdziwą cyfrą i też nie na swoim miejscu, czyli 0 musi być na pierwszym miejscu. No to zostaje nam jeszcze sprawdzić, zostaje nam jeszcze sprawdzić, która cyfra jest na środkowym miejscu. No i w drugim panelu teraz widzimy, że to nie może być szóstka. I jedna z tych dwóch cyfr, jedynka lub czwórka, jest prawdziwa, ale nie na swoim miejscu. Szukamy cyfry, która jest na środkowym panelu, więc nie może to być jedynka, bo gdyby jedynka była tą cyfrą, to musiałaby być na środkowym panelu, a powiedziane jest, że ta cyfra nie stoi na swoim miejscu, więc musi to być czwórka. Musi to być czwórka, no i tak wygląda ten szyfr. Druga logiczna zagadka wygląda w ten sposób. Mamy trzy pudełka, każde pudełko jest opisane w jakiś sposób. Wiadomo, że tylko jedna z tych podpowiedzi jest prawdziwa, a dwie są fałszywe. No i będziemy starali się zgadnąć, w którym pudełku jest tort. Załóżmy, że pierwsza tort, że pierwsze zdanie jest to, które opisuje pierwsze pudełko, jest prawdziwe. No to w takim razie dwa pozostałe zdania są fałszywe. W takim razie możemy się przyjrzeć, jakie zdania są prawdziwe. No, zaprzeczeniem zdania w tym pudełku nie ma tortu jest zdanie w tym pudełku jest tort. Prawda? Zaprzeczeniem zdania w pierwszym pudełku nie ma tortu jest zdanie w pierwszym pudełku jest tort. No, zdania, opis pierwszego pudełka w tym pudełku jest tort i zdanie w pierwszym pudełku jest tort są równoważne. Natomiast ta hipoteza, że to jest prawdziwe zdanie i że w pierwszym pudełku jest tort, prowadzi do sprzeczności z tym zdaniem. No bo tort nie może być naraz w pierwszym i drugim pudełku, jest tylko w jednym pudełku. W związku z tym przyjęcie hipotezy, że opis pierwszego pudełka jest prawdziwy i że w pierwszym pudełku znajduje się tort, prowadzi do sprzeczności. Musimy to odrzucić. No to sprawdźmy, co jest, jeżeli będziemy uznamy, że opis drugiego pudełka jest prawdziwy. Zdanie opisujące drugie pudełko jest prawdziwe. No jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to fałszywe są zdania opisujące pierwsze i trzecie pudełko, czyli prawdziwe są zdania jest im przeciwne. Prawdziwe byłoby zdanie, że w tym pudełku nie ma tortu, a tu zaprzeczeniem zdania w pierwszym pudełku nie ma tortu jest zdanie, że w pierwszym pudełku jest tort. A zatem dochodzi do sprzeczności. Znowu ta hipoteza doprowadziła nas do sprzeczności pomiędzy tym zdaniem na czerwono, które ma być prawdziwe zgodnie z warunkami zadania, i w tym zdaniem na czerwono. No bo albo w pierwszym pudełku jest tort, albo znaczy możliwości są takie: no w pierwszym pudełku jest tort, albo w pierwszym pudełku nie ma tortu, prawda? Nie może być tak, żeby oba te zdania były prawdziwe. W związku z tym ta hipoteza też doprowadziła nas do sprzeczności. No i w końcu sprawdzimy trzecią hipotezę. To znaczy, że zdanie opisujące trzecie pudełko jest prawdziwe. W tym zdaniu to zdanie stwierdza, że w pierwszym pudełku nie ma tortu i zarazem prawdziwe mają być zdania, które są przeciwne do opisów pierwszego i drugiego pudełka. No, w tym wypadku tym zdaniem prawdziwym będzie, że w tym pudełku nie ma tortu, no bo skoro zdanie w tym pudełku jest tort jest fałszywe, to prawdziwe będzie zdanie, że w tym pudełku nie ma tortu. Drugie zdanie, drugie pudełko, jeśli prawdziwe jest zdanie, że w tym pudełku nie ma tortu, fałszywe jest zdanie, że w tym pudełku nie ma tortu, to prawdziwe jest zdanie, że w tym pudełku jest tort. Czyli mamy trzy zdania takie. W pierwszym pudełku nie ma tortu, tort jest w drugim pudełku
I w pierwszym pudełku nie ma tortu. No, to są. To oznacza, że nie ma żadnej sprzeczności między tymi zdaniami. I to oznacza, że tort jest w drugim pudełku. Mam nadzieję, że te łamigłówki się Wam spodobały, a na następną lekcję została nam jeszcze taka łamigłówka logiczna, którą można próbować rozwiązać w domu, jeżeli ktoś bardzo chce. Każdej literze odpowiada inna cyfra od 0 do 9 i różnym literom odpowiadają różne cyfry. No i trzeba rozwiązać zagadkę, jakie cyfry należy przyporządkować jakim literom, żeby prawdziwe było działanie balet plus balet równa się teatr. Dziękuję bardzo.